Cześć. Dzisiaj przychodzę z takim dosyć nieoczekiwanym unboxingiem, bo ogólnie ten, co powinien być teraz tutaj, ogólnie w tym miesiącu, to powinien być taki, dosyć spory, bym powiedziała. Ale oczywiście musiało się coś po drodze stać. A mianowicie JPF zrobił promocję halloweenową i ja po prostu nie mogłam przejść obok tego obojętnie, więc niespodziewany unboxing, którego w sumie miało nie być, tylko że sprawa jest taka, że paczka przyszła do mnie wczoraj i przyszła do mnie o 16 godzinie, czyli w skrócie było ciemno jak w dupie. I ja nie chciałam tego nagrywać, bo bym musiała przy świetle lampy. A zazwyczaj jak nagrywam przy świetle lampy, to jest bardzo zła jakość. No nie mogłam po prostu wytrzymać, otworzyłam tą paczkę. Jakieś 5 minut potem, jak ona przyszła w ogóle do mnie. Myślałam, że sobie nagram na drugi dzień, w po prostu świetle dnia, no ale nie. Bo wstałam dopiero o, nie wiem, 14 w sensie. I no, zaczęło się właśnie robić, ciemno jak w dupie. I jest teraz, nie wiem, 21 i nagrywam to, ponieważ nie chce mi się, jutro na pewno mi się nie będzie chciało. A w sumie przetestuję, jak działa ta lampa od mojego tego telefonu, telefonu, po prostu. No także nie przedłużając, zacznę od pierwszej mangi, którą jest Resident Evil. Nie wiem, o czym to jest, wiem tylko, że jest gra o tym samym tytule, ale nie wiem, czy to jest na podstawie gry, czy w ogóle jest na czegokolwiek podstawie. Tomy są takie bardzo wybiórcze i z dupy, bo mam tomy 2, 4, 5, brakuje mi trójki i jedynki, ale trójkę i jedynkę kupię tak normalnie, za normalną cenę. Te kupiłam, bo były na promocji i po prostu, chciałam kupić taniej. Pokażę kreskę. A właśnie, jeszcze jedno z takich spraw informacyjnych. Postanowiłam, że będę pokazywać kreskę w sposób tradycyjny, czyli po prostu będę otwierać mangę, a nie pokazywać slajdy na ekranie, ponieważ takie slajdy wydają mi się troszeczkę nienaturalne i nie wygląda to zbytnio dobrze, z tego co zauważyłam. W sensie jakość jest nie taka, jakbym sobie tego życzyła. Plus, naprawdę dużo muszę się z tym pieprzyć przy montażu i ogólnie przy wszystkim, bo to trzeba nagrać, potem zrobić jakieś, kurde, screeny, jakieś slajdy, potem to wszystko, no i to schodzi czas na tym. A tak, to po prostu sobie otwieram mangę i już jest, nie trzeba nic z tym więcej robić. I wydaje mi się, że to tak nienaturalnie trochę wygląda, jak takie slajdy chodzą po w ogóle ekranie. Po prostu. Także pokażę kreskę. Mam nadzieję, że nie natknę się na żaden spoiler. A jeśli natknęłam się na jakiś spoiler, to trudno w sumie. Resztę dokupię sobie, myślę, że za niedługo, bo chcę się dowiedzieć w sumie, o czym to jest. Także to tyle. Następnie mam kontynuację, czyli Ansatsu Koshitsu na polski klasa skrytobójców. Ja tam wolę mówić po japońsku. Tomy też takie wybiórcze, bym powiedziała, bo 12, 15 i 14. Brakuje mi 13. Nie wiem, czy to jest już wszystko, co wyszło w Polsce. A jeśli tak, to mogę powiedzieć, że jestem na bieżąco z polskim wydaniem, oprócz tomu 13, który też sobie kupię w normalnej cenie. W sumie miałam fajną okazję, żeby sobie uzupełnić kolekcję. Bo zawsze tak, coś innego się zawsze znajduje do kupienia i to i tamto. No i wiadomo, o co chodzi. A tak, to na promocji, to czemu nie brać? Kreskę pokażę może z 12 tomu. I tak swoją drogą to mi się wydaje, że... Znaczy, nie wydaje mi się. Jestem pewna, że okładka 12 tomu jest... Najbardziej mi się podoba. Nie wiem czemu. Jest taka... Biała mi... W sumie tyle. Dobra, nieważne. Po prostu mi się podoba ta układka. Nie wiem, czy to jest dobra na kreskę. Okej, chyba nic nie zaspoilerowałam też. W sumie nie będę mówić za każdym razem, że przepraszam za spoilery. Ale przepraszam za spoilery, jeśli były takowe. No, także to jest Ansatsu. No i tyle. Kolejna manga to Gra w Króla, o której wiem tylko tyle, znaczy się wiem, nic nie wiem o tej mandze, ale prawie każdy chyba mówi, że
Jest to tytuł wciągający, aczkolwiek zakończenie jest takie sobie. Żeby sprawdzić, czy faktycznie tak jest. Ale wydaje mi się, że... Nie wiem w sumie, nic mi się nie wydaje. Zobaczymy, jak poczytam. Zamówiłam to me 3-4-5, bo tylko tyle było na wyprzedaży. Pokażę może kreskę. Jest taka w sumie przeciętna, bym powiedziała. Może jeszcze raz pokażę okładki obwoluty. Okej, okay. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o ten tytuł. Kolejna seria to One Punch Man, tomy 16 i 17. Mam tomy 1-15. W sumie też nie wiem, czy nie jestem teraz na bieżąco z tym. Jakoś się tym nie interesuję za bardzo. Bo ogólnie z One Punch Manem jest taka sprawa, że przeczytałam tylko dwa tomy na 15, które mam. Ogólnie mi przeszedł ten hype, znaczy w sumie nigdy... Ja w sumie nigdy nie ten... Nie miałam jakiegoś takiego mocnego hype'u na One Punch Mana. Ale kiedyś lubiłam go bardziej niż teraz. No ale tomiki były na przecenie, to czemu nie uzupełnić kolekcji też, jak w przypadku Ansatsu. Kreseczkę jeszcze pokażę i przejdę do następnego tytułu. W sumie nie mam się co tutaj rozgadywać zbytnio. No, One Punch Man, na którym wyśmienicie odbija się światło. No i ostatnia manga, której też jestem ciekawa. I to chyba najbardziej ze wszystkich. Chociaż jeszcze interesuje mnie Gra w Króla. Ale teraz przechodzimy do Greenblooda. Tomy 3-4-5, czyli w sumie tak samo jak z Grą w Króla. Co mogę powiedzieć? Jest to manga autorstwa tego samego pana co Hideouta. Co w sumie widać dosyć po kresce. Nic nie wiem na temat tej mangi też. Aczkolwiek wielu ludzi polecało. No i w sumie czemu by tego nie wziąć, skoro było przecenione, nie? Tak więc sobie wziąłam. A kreskę myślę, że pokażę z tomu trzeciego, gdyż jest to najwcześniejszy tom. Nie wiem, jakby to powiedzieć. No, myślę, że zbytnio tutaj spoilerów nie będzie. Nie wiem. Nie no, ładna kreska, ładna. W Hideoucie bardzo mi się właśnie podobała kreska. Ale historia w Hideoucie była taka sobie. Ale właśnie kreska tego pana jest... Bardzo mi się podoba. W sumie mogę pokazać jeszcze coś chyba. Z naciskiem na chyba. O. Myślę, że nie ma tu spoilerów, a... Tak jakby... Coś dziki zachód, nie wiem. Nie interesuje się w sumie tym. Zobaczymy. Myślę, że może mi się spodobać. Już dla samych rysunków można było kupić. I coś, co mnie bardzo w sumie zaskoczyło, czyli dostałam do tej mangi zakładkę, której całkowicie się nie spodziewałam. Fajnie wygląda. Także no, to tyle, jeśli chodzi o ten tytuł. Też sobie kupię jedynkę, dwójkę w najbliższym czasie i przeczytam. No i ostatnia manga. Nie z paczki, a kupiona, ojeju, od osoby prywatnej, czyli Pandora Hearts, tom drugi. Kupiłam używkę i ojeju, to jest chyba pierwsza i ostatnia używka, jaką mam. Chociaż no, zdaję sobie sprawę z tego, że będę musiała kupić jeszcze używane mangi, bo nie mam pewnych serii dokończonych i są one bardzo trudno dostępne w sklepach. No tak naprawdę to nie ma ich w sklepach już, więc będę musiała sobie kupić. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każda manga używana jest w takim stanie jak ta. Znaczy, nie mówię też, że ona jest jakaś taka bardzo w jakimś krytycznym stanie, ale ja po prostu, jak ją dostałam, to
to przeanalizowałam każdy jeden milimetr tej mangi. I tak, może w punktach wymienię, co mi się nie podoba. Pierwsza rzecz. Nie wiem, czy to widać, ale tutaj jest... chyba nie widać. Ale no, po prostu tutaj jest brudno. To jest pierwszy punkt. Tak, teraz będę narzekać. Pod obwolutą, z tego co patrzyłam, zbytnio... no nie mam zastrzeżeń co do samej mangi, jakoś tak bardzo, w sensie trzyma się kupy i w ogóle, nie, chyba tego nie widać, ale ta część jest taka fajna, bielutka, a ta tutaj taka, no czuć, że to było używane przez niezbyt czyste ręce, jeśli wiadomo, o co mi chodzi. I jeszcze jedna rzecz, która była w środku, tutaj. Nie wiem po prostu, jak można czytać mangi jedząc coś, albo ogólnie, nie wiem, znaczy się nie oceniam, może nikt nie jadł nic, tylko ja po prostu mam jakieś już, wiadomo, ale tutaj, mam nadzieję, że będzie to widać, w tym miejscu, ale tutaj chyba mniej widać, tutaj widać o wiele bardziej, nie wiem co to jest, jakiś sos, takie jakieś pomarańczowe coś, przypominające sos. I no niezbyt mi się to podoba. A czy manga działa ogólnie? Nie widzę żadnych usterek w mandze większych niż ten sos. Bo jak można zauważyć, no można ją normalnie otworzyć i czytać. Nie ma jakiegoś większego problemu. No także podsumowując ten zakup, w końcu będę mogła przeczytać Pandorę. Bo z tego co słyszałam, to też jest bardzo dobrym tytułem. Wciągającym gdzieś tak w połowie chyba. Nie wiem, tyle recenzji się naczytałam, że nie wiem co o tym myśleć. Ale przeczytam i sama się dowiem. Tutaj jeszcze widziałam kolorową stronę, którą chcę pokazać. O. Proszę bardzo. No, także to tyle. Jeśli chodzi o te mangi. No także pozostało jeszcze tylko pokazać stosik, który prezentuje się tak. No tak jak mówię, nie ma tutaj dużo tego, bo w ogóle to była nieplanowana paczka. Ja jestem sama zdziwiona, że w ogóle coś, na coś takiego wpadłam, żeby zamówić. Ale wiadomo, tańsze to trzeba brać. Także myślę, że w kolejnym unboxingu będę się trzymać tego, co postanowiłam. Kto wie, ten wie, o co chodzi. No chyba, że faktycznie coś jeszcze mi się nadarzy po drodze, typu jakaś niespodziewana całkowicie promocja ze strony jakiegoś wydawnictwa, co jest dosyć, no, nikłe, ale no, kto wie. No, także to by było na tyle. Do zobaczenia.